Gdzie się pokaże kolejny wagon, ten co na odnośnie naprawiłem. Zrobiłem, dodam tylko, że nie wiem czy mówiłem, że to jest wagon mechano, to jest emaglemus. Widzicie, że praktycznie nie ma żadnej różnicy, tylko jedynie w malowaniu. Tylko dodam jeszcze, że mechano musiał mieć inny dach, dlatego że musiałem tutaj wyciąć to równo, żeby mi ten dach wszedł, bo ponieważ mechano miał właśnie takie budę jest też z takim, czyli tamten wagon mechano musiał być dach tak ścięty, bo taki było półłuk jeszcze był nad wagonem, którego ściąłem tylko po to, żeby mi pasowała ten dach z tego wagonu Emaglemos. Dlatego tutaj w środku są siedzenia z Emaglemos, szybki z Emaglemos, dach z Emaglemos, a buda jest mechano. Ale widać, że to Emaglemos miało wszystko na tle mechano robione. Mamy tu wszystkie trzy wagony Emaglemos. I do tego składu pasuje ten wagon. Był z pierwszej klasy, a żółtym pasem, a tamte ten drugiej klasy sprawiłem. No i tak widzicie wagon na chodzie. Zobaczę jak tam na dole, bo dawno nie było czyszczone. Nie w tą stronę. Widać, że muszą być tory czyszczone.
będę musiał przygotować lokomotywy do czyszczenia torów, bo na Glemowsku są zaśnieżone. Bo już chusta przerywa. Czyli trzeba czyścić tory. Przygotujemy sobie do czyszczenia torus. Czyli będę musiał powtarza postawić na łuku. Tak, czyli będę musiał postawić powtarza na łuku. O, i koniec. Przygotowane do czyszczenia szyn. Ja przede wszystkim od tamtej strony czyścić szyny. Potem go przestawiam i czyszczę na końcu ten łuk. A szyny mechanocem jeszcze ok. Bo wewnątrz są tory mechane. I Bombardier elegancko jeździ. Ale też sobie naszykuję do czyszczenia, bo jak czyszczę jedno, to będę czyścił i drugie. Dobra, tu postawimy go na łuku też i będzie przygotowany do czyszczenia torów. Tak niestety jest, panowie, że szyny EMA Glemos to jest najgorsze badziewie, jakie wymyślono. Nie wiem, jaki metal użyto do tych szyn, ale one się tak bardzo często, no raz w miesiącu nie ma szans, muszę wyczyścić. Raz w miesiącu nie ma szans, trzeba czyścić. Moje muzeum. Polecimy go garkiem jeszcze. No to jak będę czyścił, to trzeba wszystkie pomału sobie czyścić. Tego może tego trajna też przestawię. Przygotuję do czyszczenia torów. I wstawię go na dworzec w Murowie. I do czyszczenia przygotowano. Znowu wyczyścić, panowie, szyny, bo już tabor gubi napięcie. A ten zewnętrzny to akurat, jak czyszczę tory, to tutaj na tym nie mam żadnego składu, bo to wszystko mam pozdejmowane. Dlatego, że tylko właśnie zewnętrzny tabor zmieniam w zabawy, a tamte to są na stałe. Jeszcze raz Maciej, masz ten wagon i lecimy dalej kleić okręt wojenny.